Witajcie. W dniu dzisiejszym pójdę na zakłócenie. To jest nowy typ misji, który nie występował kompletnie na Ziemi, ani na Wenus, ani na Merkurym, ale na Marsie jest. Więc będę pierwszy raz na zakłóceniu. Misja oczywiście nie jest trudna, można pójść na nią solo. Oczywiście chyba lepiej zawsze w grupie, o ile ktokolwiek do Was dołączy. No zobaczmy, czy mi się poszczęści i będą jacyś inni gracze, którzy pomaszerują ze mną na tą misję, czy też no niestety będę musiał zrobić to sam. No to tak, lecimy. Olympus, Greener, zakłócenie. Dobra, hop. I wylądowałem. No i teraz dostaniemy komunikat. O, widzę, że gdzie gracz to dołączył. Tak. Pochodzi komunikat z Fortuny, a jego nadawcą jest Kaczuszka. Tak, tak, ta postać się akurat tak nazywa, Kaczuszka. No i oczywiście mówi o tym, że Alad V, nie Alad 5, tylko Alad V, posprzedawał różnym ugrupowaniom specjalne systemy zabezpieczeń, no, które będziemy musieli obejść, aby móc dostać się do nagrody. Żeby rozpocząć tą misję, musimy złamać kod na terminalu i wtedy cała akcja się zacznie. Pojawią się cztery zasilacze o różnych kolorach i żeby taki zasilacz odpalić, musimy zdobyć klucz. Klucze noszą Eximusy, czyli trudniejsi przeciwnicy. Jest szansa po prostu, że po zabiciu ich wypadnie takowy klucz o któryś z jednych kolorów, no bo są cztery zasilacze o czterech różnych barwach. Pasuje do nich tylko klucz o konkretnym kolorze. Po zdobyciu takiego klucza po prostu trzeba podejść do zasilacza, odpalić i w tym momencie zasilacz bronić. Na szczęście nie bronić przed zwykłymi przeciwnikami, bo nie są w stanie nic zrobić zasilaczowi, tylko że przyleci taki specjalny przeciwnik, który na szczęście pika, czyli słychać go z daleka, zostanie też oznaczony, jeżeli będziemy w pobliżu niego, i on po prostu podbiegnie po ten zasilacz i zrobi budum, co oznacza samodestrukcję łącznie z zasilaczem. I w tym przypadku, no niestety, taki zasilacz zostanie zniszczony. Ale na szczęście to nie koniec. Nie koniec misji, bo są cztery zasilacze. Wystarczy, że jeden zrobimy z czterech, żeby dostać nagrodę. Czyli żeby wykonać poprawnie misję. Ponieważ misja jest niekończąca się, tak jak na przykład obrona, to po wykonaniu tych czterech zasilaczy, bez względu czy trzy z nich nam padną, czy wszystkie cztery nam się uda zrobić, przejdziemy do kolejnej rundy i możemy albo wyjść, czyli udać się do ewakuacji, albo kontynuować misję i znowu zająć się czterema zasilaczami, ponownie jeszcze raz to samo. I tak w kółko, aż nam się znudzi. Czyli po prostu udamy się do wyjścia, rezygnując z dalszej zabawy. Od razu z góry chciałbym przeprosić za to, że ten film nie będzie tak typowo ze względu na to, że mam problemy z komputerem, a dokładniej z wentylatorem na zasilaczu, który po prostu wydaje ogromne dźwięki i nie jestem w stanie tego w żaden sposób wyciszyć, więc z tego głupiego powodu ostatnio nie kręciłem filmów. No i żeby móc nakręcić film, to muszę osobno nakręcić akcję, osobno głos. Przy czym głos nagrywam na laptopie, który ledwo, ale ledwo działa. No i oczywiście chciałbym to zrobić lepiej, czyli omawiać to, co się dzieje na ekranie, ale jest problem jakby z synchronizacją tego, co nagrywam. Z synchronizacją tego, co się tam dzieje. Ten laptop po prostu nie nadaje się jakby do tego, żeby móc obrobić film, czyli żebym sobie zainstalował pełne oprogramowanie i sobie dokładał te odcinki audio i synchronizował z tym, co się dzieje. Także lipa. W każdym razie mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Nie będę więc opowiadał, co się dzieje. Po prostu opowiem o samej misji, jak powinna wyglądać i jakie są na przykład nagrody za jej wykonanie.
Czyli cała zabawa polega na tym, że musimy aktywować zasilacz. W momencie jego aktywowania odpowiednim kluczem, które przypominam, wypadają z jednostek Eximus, znaczy niekoniecznie z jednostek Eximus, z ciężkich jednostek, przy czym najczęściej to będą właśnie jednostki Eximus. I po prostu do doniesienia klucza w kilka pomieszczeń dalej pojawia się jednostka demo, która ma za zadanie podbić zasilacza i go zlikwidować, do czego nie możemy dopuścić. Na szczęście po dźwięku poznamy, skąd nadchodzi. Jeżeli gramy w grupie zgranej, to warto się po prostu rozejść w różnych kierunkach i czekać na usłyszenie charakterystycznego pikania. Wtedy osoba, która to pikanie usłyszy, zgłasza pozostałym, że to tu, i wszyscy tam biegną, rozwalają tą jednostkę. I to tyle. Oczywiście, jeżeli jesteście potężni, no to bez problemu rozwalicie jednostkę demo, ale na przykład na trudniejszych misjach lub ze słabym sprzętem samodzielnie może wam się to nie udać. Dlatego warto iść na taką misję większą grupą, tak na wszelki wypadek. Następna rzecz. W momencie, gdy wkładacie klucz do zasilacza, to w tym momencie pojawia się debuff, czyli jakaś negatywna rzecz lub ewentualnie pozytywna. Przy czym jest to tak zorganizowane, że przy czterech zasilaczach jeden z nich da wam jakiś profit, czyli bonus, a trzy pozostałe no niestety będą miały negatywny rzecz, na przykład, że wyskoczy mnóstwo gui. Lub ewentualnie będziecie słabi bili, albo przeciwnicy będą mieli jakieś obrażenia żywiołowe. No, w każdym razie coś upierdliwego. Negatywny efekt utrzymuje się przez okres działania zasilacza, no chyba, że zostanie on zniszczony, wtedy ten efekt będzie trwał do samego końca rundy. Jeżeli chodzi o pozytywny efekt, to jeżeli uda nam się zasilacz obronić, będzie on trwał też do końca rundy. Po zakończeniu działania wszystkich czterech zasilaczy, bez względu, czy uda nam się je obronić, czy nie, przy czym musimy przynajmniej jeden z nich obronić. Inaczej misja skończy się niepowodzeniem. Minie 20 sekund i zacznie się kolejna runda, w której możemy wziąć udział lub też udać się do ewakuacji. Jest też niestety inna możliwość, w której możecie nie wykonać misji. To znaczy, jeżeli pojawiły się do obronienia zasilacze i przez 15 minut żaden z nich nie zostanie załączony, otrzymacie 3 minuty na to, żeby załączyć któryś z zasilaczy. Jeżeli w tym czasie się nie wyrobicie, to niestety misja też zakończy się niepowodzeniem. I absolutnie nie można doprowadzić do tej sytuacji, że dostaniecie to zgłoszenie 3-minutowe, gdyż już do końca gry będziecie mieli tylko 3 minuty na to, żeby uaktywnić następny zasilacz. A co się stanie, jeżeli jednostka demo nie zostanie zniszczona, a sama nie przybiegnie i nie zniszczy zasilacza? Coś takiego może się zdarzyć, mi się zdarzyło. Po prostu gdzieś się zgubiła w akcji, my nie byliśmy w stanie jej odnaleźć, nie wiadomo gdzie była i nie przybiegła. Na szczęście jest plus w takiej sytuacji, ze względu na to, że gra uzna po 2 minutach, że obrona się udała, jeżeli jednostka demo nie zniszczyła w ciągu 2 minut od pojawienia się zasilacza. Mam nadzieję, że to wszystko jest jasne. A co z nagrodami? No, w przypadku Marsa od razu powiem, że tutaj nie ma fajnych nagród. Zaraz konkretnie opowiem, co to jest. Ale jak są te nagrody przyznawane? Bo powiem wam szczerze, tu mechanizm nagród działa inaczej niż w pozostałych misjach. Co prawda jest rotacja A, rotacja B, rotacja C, ale to wszystko funkcjonuje całkowicie inaczej. A dokładnie tak. W pierwszej rundzie, jeżeli udało wam się obronić jeden
dwa lub trzy zasilacze, dostaniecie nagrodę z tieru A. Jeżeli udało wam się cztery, to dostaniecie nagrodę z rotacji B. W przypadku drugiej rundy, jeżeli udało wam się wybronić od 1 do 2 zasilaczy, otrzymacie nagrodę z rotacji A, w przypadku 3 z rotacji B, a w przypadku 4 z rotacji też B. W przypadku trzeciej rundy, przy obronieniu tylko jednego zasilacza, otrzymacie nagrodę z rotacji A, w przypadku 2 rotacja B, w przypadku 3 rotacja B i w przypadku 4 rotacja C, czyli ta najwyższa. Czyli do rotacji C dochodzimy dopiero w trzeciej rundzie pod warunkiem, że uda nam się obronić wszystkie cztery zasilacze. No i w przypadku po kolejnych rund działa to tak, że jeżeli uda wam się obronić 1 do 2 zasilaczy, otrzymacie nagrodę z rotacji B, a w przypadku 3 lub 4 nagrodę z rotacji C. No i tu zła wiadomość, jeżeli chodzi o Marsa, to nagrodami są tylko i wyłącznie relikty. Rotacja A i B jest identyczna i otrzymacie tam tylko relikty. Z kolei, jeżeli chodzi o rotację C, tą najwyższą, to otrzymacie jakiś relikt Mesa. Czyli to są wszystkie nagrody, jakie możecie otrzymać. No, oprócz jeszcze jednej, bo będziecie dostawali także biegłość za obronienie zasilacza i to całkiem niezłą ilość. Czyli jeżeli akurat expicie, no to każda taka obrona zasilacza da wam całkiem miły i sympatyczny bonus w postaci 1500 biegłości dodatkowo. No dobra, czyli o zakłóceniu misji, jak ona mniej więcej wygląda, opowiedziałem wam. To teraz może kilka słów na temat Twitcha, dokładniej na temat streamów twórców Warframe'a. Oczywiście w tym tygodniu, a dokładnie oczywiście w tygodniu pierwszy tydzień lutego, bo teraz pokażę film. Oczywiście będą streamy w standardowych godzinach. Link macie w opisie, tam jest harmonogram, możecie sobie zerknąć na godzinę streamu, kiedy będą. I jeżeli chcecie mieć dropa, to wystarczy, że podłączycie swoje konto Warframe'a do Twitcha, a następnie obejrzycie taki stream przez 30 minut. On może sobie lecieć w tle i dostaniecie nagrodę. W tym tygodniu niestety nagrody są słabiutkie, więc dlatego nie opowiadam tego obszernie, bo nagrodą są tylko i wyłącznie glify. Jeżeli jesteście miłośnikami glifów i chcecie mieć ich jak największą kolekcję, proszę bardzo, możecie sobie uzupełnić tą kolekcję oglądając te streamy. Więcej komunikatów nie mam. Jedynie problem jest taki, że nie wiem, czy w tym tygodniu uda mi się jeszcze jakiś stworzyć. No niestety metoda korzystania z laptopa jest bardzo i wyjątkowo upierdliwa. Ponadto moja żona jest na kwarantannie, więc tutaj potrafi się krzątać. W tej chwili akurat opadła na łóżko i sobie chyba drzemie. Aczkolwiek w międzyczasie prawdopodobnie słyszeliście dodatkowe efekty dźwiękowe, bo włączyła czajnik, musiałem przerwać nagrywanie. Także no, powiem wam tak, no, w tym tygodniu moje możliwości nagrywania są bardzo, bardzo słabe. Jeżeli chodzi o ten nieszczęsny zasilacz, to jestem w trakcie rozwiązywania problemu. Myślałem, że go rozwiążę poprzez zastosowanie innego wentylatora. Okazało się, że to nie jest taka prosta sprawa, ze względu na to, że wentylatory mają dodatkowy parametr, który nie jest podawany, czyli parametr napięcia startowego. No i ja potrzebuję akurat do swojego zasilacza wyjątkowo wentylator, który napięcie zasilające ma mniejsze, znaczy startowe, niż mniejsze niż standardowe zasilacze, wentylator. No to niestety musiałem zamówić cały zasilacz i trochę teraz muszę poczekać, zanim przyjdzie, bo musiałem jeszcze dodatkowo zamówić jeden wentylatorek, a okazało się, że czekanie na niego trochę potrwa. No taka lipa, taki pech. Jeżeli chodzi o dalsze nagrywania moich filmów, czyli w następnych tygodniach, no niestety też mam tutaj trochę złą wiadomość, ze względu na to, że będę teraz nagrywał filmy niestety rzadziej. Rzadziej ze względu na to, że
udaje się do pracy. To dobra wiadomość dla mnie, będę pracował. Mam nadzieję, że ta praca będzie na czas dłuższy, to się okaże. A oczywiście pracując będę zdecydowanie mniej grał i miał zdecydowanie mniejsze możliwości nagrywania kolejnych materiałów. Przy czym postaram się w tym tygodniu jakby nagrać chociażby na sucho jakiś materiał, żeby później to złożyć do kubki, wszystko do kubki i dograć swój głos i coś z tego stworzyć. No i to by było z mojej strony tyle. Nie będę prosił was o łapki w górę, bo za ten materiał to się nie należy. Jedynie tylko mogę co najwyżej prosić was o to, żebyście nie dawali łapki w dół. Za to będę wam wdzięczny. No i ponadto, jeżeli macie jakieś pytania, coś chcecie się dowiedzieć, czy macie jakieś propozycje, czy cokolwiek innego, to zawsze możecie wrzucić komentarz. Tak samo jak znajdziecie jakiś błąd w moim filmie, w tym czy w innym, to piszcie komentarze. Nie bójcie się, one nie gryzą. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.